Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach mały powrót, ponieważ wracamy sobie do Danganronpy Heartless Deceit. Dla takiego bardzo brief przypomnienia, jest to seria, w której mieliśmy dwie perspektywy, jedną dziejącą się podczas akcji gry zabójczej, a drugą, która dzieje się jakby poza murami, no, podejrzewam w podobnym czasie, aczkolwiek to zawsze może być plot twist. Z samego prologu już tak dużo nie pamiętam. No pamiętam od założenia, pamiętam, że była martwa dziewczyna, pamiętam, że był haker, który próbował ją tam wyciągnąć swoją koleżankę z zabójczej gry. Pamiętam tego jakby szefa policji, który miał swoje dzieci w środku gry. Jakieś takie rzeczy gdzieś tam błyskają, ale to będzie historia, która będzie tak bardzo luźno powiązana. Obejrzymy sobie dzisiaj ją całą prawdopodobnie, więc za chwilę przejdziemy oraz do oglądania, bo jest... Ma 33 minuty, a tutaj nie ma jak w Redemption Rompie, że każdy dialog pojawia się na 15 sekund, tylko tutaj dialog lecą szybko, więc żeby to nie trwało 100 godzin, zaczynajmy. Wiadomo, non-profit, robione fanowsko. Możemy to nawet przeklikać. Witajcie, pewnie zastanawiacie się, co tutaj się dzieje. Słuchajcie, troszeczkę tam ciszej. Odrobinkę dosłownie. O, tak o. Co to za piękna, cudowna, najlepsza kobieta? Gdzie jest chapter pierwszy? Nie wiem, czy nawet jest chapter pierwszy. A nie, a nic wspólnego z tym. Tak jak mówiłem. Tak siak, skoro jesteście tacy niecierpliwi po więcej epizodów, jest tutaj mały prolog dotyczący dla was, gdzie będzie grała wasza ulubiona ja. Jestem Momoka Ayase, a możecie nazwać mnie Momo, kochani. Albo za dobrą cenę możecie nazwać mnie jak chcecie. Jestem trzecią i prawdopodobnie najlepszą poruczniczką klanu Himura. Moja ekspertyza to wszystko związane z środowiskiem. Rozrywką, przepraszam. Cztery słońce jest piękne, sama go zrobiłam. Zrobiłem po jednym dla każdego każdy z moich psiapsi. Bardzo ładny, bardzo ładny. Myślę, że jeszcze 15 rysować i można zabójczo robić. A następne to... O! Nie ten stary pierd. To jest pierwszy i najbardziej nudny porucznik z tej rodziny, Hirotaka Eguchi. Jest dużym i śmierdzącym, okrągłym kolesiem, ale nie zraniłby nawet muchy, gdyby mógł. On gotuje dla mnie, robi pranie i zapewnia, że zawsze jestem bezpieczna, ale zaufajcie mi, on jest lamusem. Tak łatwo go nękać i to jest moja praca, żeby wkurzać go codziennie. Teraz mamy KK'a, znaną też jako Keisuke Fujinuma. Totalny pracoholik i samotnik. Ona nienawidzi mnie i każdego poza mną. Ona nienawidzi każdego poza mną, po prostu. Każdego z osobna, ponieważ każdy kocha mnie. Notatka, to nie jest prawda, Keisuke nienawidzi również jej. Keisuke zawsze jest zajęta. Żeby mieć jakąś inną cechę osobowości, ale nieważne. Wciąż jest moją psiapsi na całe życie. A skoro wiem, że nie każdy z was nadąża, Keisuke używa wszystkich zaimków. On, ona, oni... Wszystko pasuje. Aha, czy to jest osoba niebinarna. Przedstawmy na koniec wielkiego szefa. Przewodniczący Himura Clan. To jest... Chwila. Nie. To zły rysunek. To jest Ryusei, więc technicznie mam rację, ponieważ on jest byłym przewodniczącym, ale tak siak, gdzie mam rysunek Ryuji? Wszystko już się pomieszało mi. Momoka, słabo to przedstawiasz. O, znowu zły. To jest Yuyu. Ona jest moją najlepszą psiapsią na całym świecie. Właściwie jesteśmy siostrami, przez tak blisko jesteśmy. Ale to już wybiera poza temat. O Boże, czy naprawdę zapomniałam narysować Ryujiego? Poczekajcie chwilę. Przepraszam, że musicie czekać. Tutaj jest przewodniczący Himura Clan. To jest trochę dziwne, kiedy twój szef jest dużo młodszy i mniej doświadczony niż ty, ale jest uroczy. I co jeszcze? A nieważne, idąc dalej. Dzisiaj jest mój dzień wolny. A wiecie, co jest najlepsze, żeby robić podczas dnia wolnego? Dużo spać, dużo jeść i wkurzać przyjaciół, żeby z tobą pospędzali czas. Oczywiście, jeżeli nie masz przyjaciół, to do dupy. Ale tu chodzi o mnie. A. Spałem do południa, a teraz się nudzę. Więc czas pójść do kwatery Himura Clan i znaleźć kogoś, którego możemy pozaczepiać. Chodźcie za mną. Udana księżniczka. Poza kwaterami. Jesteśmy. Duże miejsce, prawda? Okej, więc od czego powinniśmy zacząć? Och. Co to jest, kogo ja widzę? O Jezu, Momoka, co ja widzę? Moim malutkim oczkiem widzę pewną słodzinkę wchodzącą do kwatery.
O, czyż to nie Kira? Kira. Kurde, ona jakoś bardzo znajomo wygląda. Jakbyście pozwolili, nie macie wyboru specjalnie, ale jakbyście pozwolili, to ja bym na chwilę sobie Heartless Deceit, odpalił Wiki. I bym sobie przypomniał, czy to jest protagonista przypadkiem? Tak, Akira Hayasaka. Okej, wszystko pasuje. Czyli Ultimate, gwiazda internetowa i Hitmanka. Ona mówi, że tymi ksywkami to mnie miesza. Tak, Akira Hayasaka. To ty, Momoka, co tutaj robisz? Myślałam, że dzisiaj masz dzień wolny. Daj spokój, nazywaj mnie po prostu Momo. Jesteś moją bestii. Czy nie nazywasz każdego swoją najlepszą przyjaciółką? Najlepsza przyjaciółka to jest tytuł niżej niż bestii na całe życie. Czy ty nie nazywasz każdego bestii na całe życie? Mamy cię. Więc co tutaj dzisiaj robisz? Chciałam potrenować. O, hitmenka wielka. Chciałam potrenować. Ostatnio nie trenowałam przez szkołę i streamowanie. I streaming, w sensie chodzi o... Ona jest sensacją internetową. Więc przyszłam dzisiaj wcześniej i miałem sparring z Hirotaku w pokoju treningowym. Potem jak skończyłem Hitoshi, wysłał mi SMS-a, mówiąc, że on przygotował dla nas lunch, więc... Idę teraz do domu. O, miłe, ciepłe posiłek domowy. Powinnam ponętrać kogoś, żeby ugotował dla mnie lunch. Tak, ale on jest najlepszy, jeżeli chodzi o hamburgerowe steki. A co z tobą? Dlaczego przyszłaś w dzień wolny? Ponieważ to jest mój dzień wolny. A to oznacza, że... To oznacza, że że to jest dzień wolny każdego gubtasie. No tak. To niezbyt dobry dla nas. Okej, w porządku. Może nie wszystkich, ale... To jest dzień wolny dla moich bestii. Ale się nudzę. Muszę znaleźć ludzi, których mogę wkurzyć. Okej, więc... Miłe zabawy z czymkolwiek kombinujesz. To znaczy ja w następnym tygodniu. Zobaczmy. Według Akiry, ten paskudny stary pierd jest w sali treningowej. On jest perfekcyjną ofiarą dla mnie. O, złapał. Skubany. Wciąż poznajemy trochę bardziej tą gangsterską stronę, prawda? Hej, Momoka. Dlaczego tutaj przylazłaś? Hej! Chyba nie tak się wita piękną młodą damę. Myślałem, że wkrącę na dzień spokoju i ciszy bez ciebie. Pomyliłeś się, kolego. Potrzebujesz coś ode mnie? Jestem zajęty, więc nie mogę ci pomóc, chyba że to ważne. O, cieszę się, że dzisiaj jesteś wolny. Widzisz, ja też mam dzisiaj dzień wolny i to znaczy, że muszę komuś spędzę z nim czas. Nie możesz poprzeszkadzać komuś innemu? Dlaczego miałbym przeszkadzać komuś innemu, jeżeli to było łatwo manipulować, żeby zrobił cokolwiek? Co? Co? Narciak? Idziesz ze mną, czy ci się to podoba, czy nie? Nie, mówię poważnie. Mam robotę do wykonania. Rudzi poprosił mnie o... Kogo to obchodzi? Na pewno nie mnie. Dalej, chodźmy. Nie mogę za tobą nadgonić. Chyba muszę zostawić te zadania na jutro. Świetnie. Widzisz, teraz nie jesteś już zajęty. Proste. Tak, tak. A co ty dzisiaj planujesz? Naszym pierwszym zadaniem jest porwanie KK'a, żeby do nas dołączył. Kejskę? On nie będzie taki łatwy przekonania jak ja. Byłem. Nie obchodzi mnie to, czy posłucha, czy nie. Będę ją wkruszała, czy jej się to podoba, czy nie. Kejskę. To jest... jeżeli on się wkurzy... I'm not taking the phone. To ja za ciebie nie będę świecił oczami. Och tak, to ta osoba z zaimkami chyba. Och tak, będziesz. Tak, chyba będę. Chodźmy. Ojeju, ale posłuszny, co? Hej! To ten, co nienawidzi wszystkich. Halo! Ziemia do Kejskę! Przepraszam, nie jestem w stanie odpowiedzieć na nic dzisiaj. Chyba, że ktoś ma umówione spotkanie. Jaki ważniak. Jesteśmy przyjaciółmi. Nie musimy się umawiać, żeby się spotykać. Nie irytujmy go. Chodź wkurzony. On widać, że pracuje. Wyciągnąłem telefon i zadzwoniłam. Umawia się?
Dalej, odbierz telefon. Czy mogę pomóc? Ej, chciałbym się umówić na teraz. Jestem już przed tobą. Cześć, przerwał połączenie i przyłożył dłoń do... Utrył dłoń w dłoniach. Znaczy, głowę w dłoniach. Po co tutaj jesteś? Mów szybko. Okej, przejdę do rzeczy. Pospędzajmy razem czas. Nie. Jeżeli to wszystko, proszę odejść. Nie jestem pewna, czy mnie usłyszałeś. Powiedziałam, żebyśmy pospędzali razem czas. Usłyszałam cię jasno i wyraźnie. Świetnie, więc chodźmy. Nie. A ci smutas. O, dlaczego tak ciężko zaplanować coś z pracoholikami? Pożyj trochę. Ponieważ przyszłaś tutaj niezapowiedziana podczas godzin pracy, zamiast skonsultować to z nami wcześniej, to nazywa się bycie spontaniczną. To się nazywa bycie łapserdakiem. O, daj spokój, KK. Obiecuj, że będzie fajnie. Ona wygląda, jakby nie miała się nie odczepić. Nie widzisz tej sterty dokumentów na moim biurku? Muszę je zrobić do końca dnia. O, chodzi o to? Momoka. Teraz nie musisz już nad nim pracować. Czy nie jestem najlepsza? Ale bardzo przepraszam za jej zachowanie. Wiesz, jak ona jest. Czy coś usłyszała? Pozbieram je, nie martw się. Teraz nie masz wymówki, żeby do nas nie dołączyć. Skoro przychodzisz w rodzinę mojej pracy? Chyba mogę odebrać wszystkie rodziny, które stracę. Mam to odbić z twoich wypłat? Psst. To pozwól KK-owi rządzić finansami? Tak siak. Nie mam powodu, żeby do was dołączać. A czy zawsze musisz powód? Daj spokój, będziemy świetnie się bawić. O, i możemy pójść razem na zrupy i kupić super ubranka. Hirotaka może nosić nasze torby za nas. Nie mam ochoty kupować ubrań. To nieprawda. A co z tym, co ja ci kupiłam? Z tą sukienką letnią? Mówiłaś, że dawno chciałaś mieć długie sukienki. To było z 10 lat temu. O, przestań być taka wkurzająca. To my go wkurzamy, Momoka. Nie ma sensu marnować czasu z waszą dwójką. Poza tym, co z tego będzie dla mnie? Darmowe żarełko? Hirotaka nas nakarmi. Czekaj, co? Ustawi. Kiedy ja się na to zgodziłem? Cóż, możemy pójść do fancy restauracji i wypełnić nasze brzuchy aż po korek. Jedzenie zawsze smakuje lepiej, kiedy ktoś inny za nie płaci. To jest prawda. A, i wiesz co? Jasne. Mogę wam... Mogę wam stawiać, to rzadko, żeby nasza trójka wychodziła razem. Kiedy ostatni raz tak wyszliśmy. Lecz do ruiny Keisuke wyglądał dokładnie tak samo. Ale zauważyłem zmianę w jej wyrazie twarzy, po tym jak Hirotaka powiedział te słowa. Jej oczy trochę zmiękły. Ale co? I ona westchnęła. A, skoro nie pozostawiacie mi żadnego wyboru, chyba mogę pójść na wspólną kolację. Dajcie mi chwilę, muszę najpierw zająć się ważną pracą, zanim wyjdę. Daj spokój. Co powiedziałam? Chodźmy już. Oj, nie przeciągaj. Widzisz to? Chyba dzisiaj jestem zajęty i nie dołączę do was wcale. Okej, w porządku, ale masz 30 minut. On ma dużo pracy. 30 minut nie wystarczy. 31? Nawet nie jestem zaskoczony twoją dziecinadą. Pasuje mi. Daj mi trochę przestrzeni do pracy, a wtedy opuszczę moje biuro, żeby do was dołączyć. Jej, ale nie wymiruj się z tego, okej? Lepiej nie zniknij, kiedy czas się skończy. Okej. Teraz proszę, zostawcie mnie w spokoju. Papa! Hirotaka i ja poszliśmy w stronę drzwi, Keisuke przeszkodził nam. Swoją drogą chce sushi. W porządku. Ja muszę oszczędzić z wydatkami na...
kolejne parę tygodni. Okej, okay, poza biurem Case'a. Chociaż właściwie zmuszamy go do dołączenia do nas. Nie sądziłem, że tak po prostu się zgodzi. Cóż, da. Kto mógłby się oprzeć taki słodzień Zetia? Przez to, że ja i moje... To przeze mnie przez moje umiejętności negocjacyjne. Momo zawsze stawia na swoim. Tak, tak. Żartuję. Wiem, że to słowa Hirotaki, które przytrzymały Case'a. Rambi? Myślę, że cała trójka z nas... tęskni za starymi czasami, kiedy byliśmy najbliższymi przyjaciółmi. Bardzo się od siebie oddaliliśmy. Hej, nie mów mi tak, jeżeli nie... Gdybym nie była trochę uparta, zająłbym kolejną dekadę, żebyśmy spędzili razem czas. Wkurzasz się na mnie, jeżeli zgadzam się z tobą, wkurzasz się na mnie, jeżeli się z tobą nie zgadzam. Nie wiem, co mam robić. Typowy mężczyzna nic nie wie. Hm? O, przewodniczący, miło mi cię widzieć. Hej, przewodniczący! Ayase, czy to nie jest twój dzień wolny? Co ty tutaj wyrabiasz? Fajnie wygląda. O, wiesz, jestem bardzo pilną pracownicą. Jestem tak ciężko pracująca, że przyszłam nawet w dzień wolny. Nie sądzisz, że zasługuję na podwyżkę? To rzeczywiście godne podziwu. Jeżeli chcesz podwyżki, muszę przedyskutować to z Fujinumą, bo oni zajmują się finansami. Przewodniczący, ona żartuje. Czyżby? O, przewodniczący, ale z ciebie głuptasek. Okej. Idąc dalej, nie jestem pewien, co się dzieje, ale słyszałem coś o spędzaniu razem czasu. Momoka Keisuke i ja idziemy zjeść sushi na kolację. Później. Rozumiem. O nie, Ryuji znowu robi tą twarz. To wygląda jakby... Jakby chciał być przez nas zaproszonym. Chciałbyś do nas dołączyć? Psst, hej! Nie możesz zapraszać ludzi bez skonsultowania tego ze mną. To jest przewodniczący. Dokładnie, kto zaprasza szefa, żeby pochillować i żeby pospędzać z nim czas. Użyj głowy. Starcie. Cóż, czuję się, jakby przewodniczący bardzo cenił. Gdyby do nas dołączył, wiesz, że ciężko zdobyć przyjaciół. Coś się stało? Dlaczego szepczecie pomiędzy sobą? Nic, przewodniczący, właściwie. Zaplanowaliśmy, że będzie trójka ludzi, więc... Jest to trochę ciężkie, żeby wprowadzić kolejną osobę i... A, nie dam rady. Jak to nie dasz rady? On jest mały, słodki, zarubiony szczeniaczek. Nie mogę mu odmówić. Z drugiej strony, chyba mamy pokój na jeszcze jedną osobę. Dlaczego jesteś taka niezdecydowana? Naprawdę, to byłoby fantastyczne. Słyszałem o kilku lokacjach, które były perfekcyjne na spędzenie razem czasu. Wierzę, że Akira dziś wspomniała mi o nowej pustynnej kafejce, którą odwiedzała na swojego vloga. Pewnie to jest podobne do... A ja w sumie... Podejrzewam, że to jest podobne do ocen, w sensie do opinii. Według niej te ciasto jest fenomenalne. Wow, przewodniczący, nie spodziewałem się, że będziesz takim psem na słodycze. Nie do końca, ale doceniam, że rzemieślniczość schowano za tymi pysznościami. Często... Często indulcinu Agashi... Ja. Chyba tutaj przebywam po prostu w Agashi, kiedy piję herbatę. I to jest naprawdę najlepsza, perfekcyjna kombinacja rzemieślnictwa i... No i japońskiego klimatu. Widzisz, Wagashi jest... Ojej. Jest cudownym komplementem do różnej herbaty. No i nie zdążyłem przeczytać.
No szybko to leci strasznie. I nigdy nie będziesz mieć tego samego doświadczenia. Nieważne, gdzie to zjesz. Odrashi jest stworzone, żeby... Jakie to są informacje? To nowe doświadczenie podczas... No coś się każdej pory roku dzieje. Hirotaka, obudź mnie, kiedy on skończy. Tak, jeżeli... Jeżeli byś chciał oddać trochę Wagashi, powinieneś pilnować Higashi, kiedy mają... as they have a... Nie wiem, czym jest... No, nie wiem, co to jest do końca pisane. So if you would like to give someone Wagashi, pilnować Higashi as they have... Jakby... Aha, okej, okay, bo to było ucięte, okej. Okay. Zaczynam w tym momencie. Kiedy oni... no, kiedy oni będą dłużej żyli, jakby. Give someone Wagashi? Inaczej, to Higashi będzie... Okej, okay, to Higashi będzie długo trwało, ale co to jest dokładnie te Wagashi i Higashi? Higashi, przepraszam. Aha, to brzmi super. Tak. Cieszę się, że też tak myślisz. Byłoby miło, żeby pocieszyć się trochę herbatką razem, ale z tego co wiem, zdecydowałaś się zjeść sushi. Dzisiaj wieczorem, racja. Jest pewna restauracja, żeby sobie pojeść. I słyszałam, że ich sushi jest przepyszne. Wow, darmowe jedzonko. Może tam pójdziemy? Ja mogę postawić. Wow, darmowe jedzonko. Bez naciągania Hirotaki. O, dzięki Bogom. Mój portfel przeżywa kolejny dzień. Jesteśmy zbyt głośno. Jinuma, dołączysz do nas, racja? On też idzie, prawda? O, możesz winić Hirotakę za to. Też go zaprosiłeś. Nieważne. Przewodniczący, jutro będzie spotkanie z reprezentantem klanu Hosen o 17, punkt 18. A jeżeli... Jeżeli o tym... Mam nadzieję, że o tym nie zapomniałeś. Ach, racja. Chyba jestem dzisiaj zajęty. Czy to jest możliwe, żeby przełożyć spotkanie na kolejny, na inny dzień? Oho. Powinieneś wykonać swoją pracę bez moich... mojego stękania nad głową. Zmiany planów są ważne, żeby dobrze wykorzystać... zmiany są ważne... A zmiany terminu ważnego spotkania, żeby mieć czas na trywialne rzeczy? Nie bądź śmieszny. Reprezentujesz cały Himura Clan. Twoje zachowanie reflektuje się na nas wszystkich. Przepraszam. Szkoda, że jesteś zajęty, ale możemy zawsze pójść do tej kafejki, o której wspominałeś wcześniej, innego razu. Tak, tak, innego razu, tak myślę. Może wtedy Denshi i Akira mogą do nas dołączyć. O, to byłoby super. Cóż, będę cierpliwie czekał na ten czas, aż nadejdzie. Wrócę do mojego biura. Smacznego. A par przewodniczący, może Hirotaka ma lepszy konflikt niż ja. On zawsze szuka Ryuji, chociaż inni się poddali. Chociaż on jest teraz dorosłym, on wciąż jest młody w porównaniu z resztą z nas. No. I przez to on jest trochę wyłączony z reszty klanu. Ryuji jest zbyt zajęty prowadzeniem całej Yakuzy, żeby mieć cokolwiek czas niż niż normalna 22-letnia. Ja, Ryuji jest zbyt zajęty. Okej. Okay. Ryuji jest zbyt zajęty prowadzeniem całej Yakuzy, żeby kiedykolwiek mieć czas na coś, co normalny 22-letni koleś by zrobił. Wybaczcie, ale też się zaplątałem w tym dialogu. O, oczywiście, nie przeszkadza mi spędzanie z nim czasu, ale Keisuke, z drugiej strony...
Okej. O co z tym chodzi? Zdenerwowałeś go. Zarządzanie emocjami przewodniczącego nie jest częścią mojej pracy. Jakby nie patrz na mnie z taką zmarszczką na czole. Nie mów mi, co mam robić. Poza tym, czy naprawdę chcesz, żeby... Nie spotkał ważnej osoby podczas... podczas kolacji? Wiesz, że to nie było takie ważne. Nasza rodzina ma bliskie relacje z tym klanem. I... They wouldn't mind res... I nie przeszkadzałaby im zmiana terminu, po prostu. Powiedziałeś mu to, bo go nie widzisz. Daj spokój, nie czućmy się. Daj spokój. Nigdy nie powiedziałem, że go nie widzę. Po prostu chcę, żeby zapracował na tytuł przewodniczącego. Jeżeli nie może spełnić swojej roli, jak klan Himura ma trwać? Świetnie działam jako jego porucznik. Możesz być miły. Nasza relacja jest czysto profesjonalna. I have no obligation of hold. Nie mam jakby musu, żeby wykonać uphold a performative friendship. No performative muszę zacząć, bo te słowa niestety kompletnie nie znam. Too much. Tako. Performative. Performatywny. Aha. Dzięki. No obligation to uphold a performative friendship. Kiedy tak bardzo przestrzegasz zasad i profesjonalizmu? Nigdy tak się nie zachowałeś, kiedy Rusej tu... Potem zjemy miłą kolację. Nie niszczmy nastroju. W porządku. Wracając do ważnych rzeczy. Jestem strasznie głodna. A, przyznaję. Też robię się głodny. Możemy teraz pójść. Monstera wciąż była trochę ciężka. Ale przynajmniej... Co? A przynajmniej próbujemy zapalić jedną... próbujemy jakoś tak rozpalić takie morale. Nie możesz doczekać, aż dzisiaj spalę ten portfel Hirotaki. To jest dla mnie za późne, żeby dokonać... Wait for me to... Pieszmy naprzód. Restauracja. Hej, Momoka, zamawiałeś najdroższe danie w menu celowo? Może jej smakuje? Oczywiście, że nie. Nigdy nie sprawdzałem cen. Nie wiedziałem, co jest ważne, co jest drogie. Oj, wybaczcie. Wiedziała. Oj! Why is it always me? Jeżeli nie masz problemu z cenami, dlaczego nie mogłeś nam postawić? A dlaczego piękna dama miałaby płacić za kolację? To jest podstawowa etykieta. Bardziej teraz przypomina ci kar... Co? Jakieś pasożyty. Jeżeli już coś. Ja zjem Gold Flake Nigiri, Wagyu Role i Sashimi. No spore zamówionko. Nawet ty, Keisuke? Dlaczego zamawiasz tak dużo? Ja zamówię coś, co jest najtańszego. Okej. Here's some of the... Pokaż mi to z tobą, KK. No. Nie, jeżeli chciałbym... Jeżeli byś chciał, mógłbyś się sam zaoferować. Hold on. Chwila. Już. Nie rządź się tak. Nie chcę znowu to robić. Jedzenie smakuje lepiej, kiedy nim dzielisz. Prawda. Okej, możesz to wziąć. Ale ja wezmę też część twojego dania. Umowa. Chyba też zasługuje na działkę. Nie ma szans. Dosięgnij tego, jeżeli tak bardzo chcesz. Ale... A, nieważne. O, i weźmy też butelkę sake. Na razie tylko jedną. Na teraz?
Widziałem, jak wysusza całą butelkę. Sama. Uwierzcie mi, potrzebuję więcej niż jednej. Niezłe. Jestem zgubiony. O, tak będzie najlepiej. Przypomina mi to czasy z Ryuseiem, kiedy traktował nas, kiedy nas przyjmował w tych wielkich restauracjach. On miał zły nawyk wydawania zbyt wielkiej ilości kasy. Jedyny czas, kiedy się zatrzymał, był wtedy, kiedy Yuki na niego nakrzyczał, czy tam jakoś go zmiażdżył. Yuki Ryusei zabrał nas do tej ogromnej... When Ryusei took us to the gigantic Oma case... Yuki Ryusei wysłał nas... zabrał nas do tej identycznej Oma kase, cokolwiek to jest. Czemu się nie puszcza? To był dzień, kiedy Keisuke została promowana na porucznika, a mieliśmy imprezkę. Pamiętam tę noc. To było szalone. Co, 6 czy 7 lat temu, jak myślę? Ale wszyscy byli tacy żywi. Słuchajcie. Masz taką... O Jezu, no czemu się nie pauzuje? Zawsze miałeś taką twarz bez wyrazu. Nawet wtedy, Keisuke, ale z Ryuseiem, ale kiedy Ryusei pogratulował ci, chyba widziałem, jak się uśmiechasz, po raz pierwszy. No może tak było. Ej, masz rację. Rzadko widzi się ludzi tak wesołych, więc trzeba cieszyć się z tych chwil. To mi przypomina. Czy kiedyś nie podtruchiwałaś się w Ryuseju? Czy Rej, podtruchiwałaś? Zamknij się. To nie temat na teraz. Nie wierzę, że KK podrywała takiego jakiegoś zajętego chłopa. Ja to nie robiłem. Ja tego nie zrobiłem. A nawet jeżeli bym zrobił, nigdy bym nie poszedł takim uczuciem. Dowiedzenie się o czym? O tym wszystkim jest dla mnie takim szokiem. Przyjść tutaj było błędem. Ryusei i Yuki. Oj, wybaczcie, cały czas was uderzam. Dzisiaj agresywny jestem. Ryusei i Yuki. Ryusei i Keisuke. Teraz kiedy o tym myślę, Yuyu i KK zawsze mają coś wspólnego. Zachowują się, jakby nienawidzili Ryuseia, kiedy całkowicie go kochają. Ale ta Momoka tak podjuza. Ogólnie to jest taki rodzaj postaci, którą ja bym określił, że jest spoko, nie jest na pewno absolutnie moją ulubienicą, ani nic w jakiejś topce, ale jest taka okej. Ma taki styl to oderwania, że widać, że on jest taki przemyślany w miarę. Ktoś, kto pisał tę postać, zna się na wkurzaniu innych osób. Dlaczego Ryusei dostaje całą uwagę? Ze wszystkich atrakcyjnych, a jednak strasznych ludzi. Wystarczy. Boże, ile ty ględzisz? Oj tam, daj pogadać dziewczynie. Haha. Skoro mowa Yuki, Akira dorosła. Akira z grown up. Akira wyrosła na bardzo podobną do niej, do tej Yuki. Okej. Kiedy była mała, ona zapytała mnie, żebym nauczył ją, jak robić warkocze, żeby wyglądać jak Yuki i Momoka. Nie jestem najlepszy w stylizowaniu włosów, ale ona promieniowała, kiedy jej to pokazywałem. Nie wiedziałam tego. O, to jest takie urocze. Pender trzyma się cały czas Yuki. Nigdy nie byłam tak dobra w zajmowaniu się dziećmi, ale Yuki zawsze traktowała Kirę, jakby to była jej własna córka. To również dzięki Yuki i Akirze... To również dzięki Yuki... Akira dorosła na normalną dziewczynę. Normalną, streamerka. Morderczyni hitmanka? Chyba nie do końca normalną. Danie się mieszać z Yakuzą w tak młodym wieku jest ciężkie, ale... Yuki... Ale Yuki zajęła się świetnie jej dobrem psychicznym. Sporo o tym mowa.
Co Ryusei myślał, zaciągając to wszystko młodą dziewczynę? Cóż, przynajmniej on wziął odpowiedzialność za swoje akcje i traktował ją z miłością i z czym? I z uwagą. On czasami podchodził do mnie, pytając o radę rodzicielską. Nie sądzę, żebym... Nie sądzę, żeby to było w nim. Ale on mówił poważnie o... wychowaniu Akiry. On był taki bardzo poważny wobec tego wychowania. W pewien sposób, czy my wszyscy nie wychowaliśmy Akiry? A, no chyba tak. Ryusei i Yuki bardziej niż reszta z nas jednak. Czyli Ryusei i Yuki. Oho. Tęsknię za tymi czasami. Jak dużo lat minęło? 5? 6? I fakt, że to wszystko wydarzyło się tydzień przed... przed ich weselem. Chciałem tylko zobaczyć Yuki w pięknej sukience. Obejrzeć ceremonię. I zjeść i pić. I dobrze bawić się after party. Robienie głupich rzeczy i bawienie się ze wszystkimi. Zawsze. Ale wiadomości nadeszły tak nagle tamtego dnia i ja... Okej. Okay. No co jest? Czy coś jeszcze było? Nie było, okej. Okay. Na pewno są razem szczęśliwi gdzieś. Nie chcieliby, żebyśmy się martwili. Tak, masz rację. Naprawdę wszystko gra. Po prostu nie mogę się powstrzymać, ale czasami tęsknię. I tacy młodzi. Jeżeli byliby z nami dzisiaj, mieliby 30 lat. Ledwo mam 21, ale wciąż czuję, jakbym nie przeżyła jeszcze połowy życia. Inaczej będzie, jeżeli co? Gdyby... Co? Jeszcze raz. Nie mogę sobie przestać wyobrażać, jak inaczej by było, jeżeli... Aha, jeżeli oni by dalej byli tutaj, okej. Okay. Ja coś nie włapałem, że chodzi... Nie ma co myśleć o tym, co by było, gdyby. Nic to nie da, takie rozdrapywanie. Im więcej niż myśleć o przeszłości, tym bardziej zaboli. To prawda. Czasami naprawdę takie myśli potrafią się zatłotać w głowie, że lepiej już nie myśleć. Wielu z was myśli, co by się stało, gdybym... Im więcej myślisz o tym, co mogłabyś zmienić, tym bardziej będziesz popadać w samo pożałowanie i, no, i żałować tego wszystkiego. Idź przed siebie i zapomnij. Jeszcze to po prostu iść naprzód. Będę już szedł. Tak wcześniej? Jesteś pewien, że nie chcesz zostać trochę dłużej? Nie skończyłeś na stwierdzenia. Muszę nadrobić pracę. Ale dzień pracy się już skończył. Zobaczymy się jutro. Ale... Zmył się. Ładny arcik. Każe nam zapomnieć i iść naprzód. Ale to on utknął w przeszłości, bardziej niż cokolwiek. To moja wina, że o tym wspomniałem. Hej, wiem, że chciałaś, żebyśmy byli bliżej jak kiedyś i doceniam to. Chciałem po prostu spędzić czas z waszą dwójką raz jeszcze. Ale to nie będzie nigdy takie samo, prawda? Miło było z tobą być... Miło było spędzić czas ponownie, po tak długim czasie. Znam Keiske. Wiem, że Keiske czuje podobnie. Chociaż nigdy nie powie to na głos. On w głębi się troszczy, ale rany pozostawione przez Ryusei i Yuki są wciąż świeże. Choć minęło 6 lat, Keiske wciąż żałuje. Potrzebuje więcej czasu, żeby wyzdrowieć. Więc bądźmy cierpliwi i co z nim?
A i po prostu go wspierajmy, okej? Okay? On powoli wychodzi ze swojej muszli. Tak jak wtedy. Na pewno Keiske? Cieszę się naszą wizytą. Tak, na pewno. Na stówkę. Tak jak ty i Keiske, wciąż myślę o Ryusei i Yukim od czasu do czasu. To było bolesne, wystarczająco, żeby... for three of us to lose them. Ale nie miał się Ryuji musiał czuć. Ryuji był, wciąż jest dzieckiem. Strata brata w takim wieku jest ciężka. A Nimer też może wytrzymywać z czym? Nie wiem. Jak to człowiek może? Ja co? Oh, no one can cope. Nimer też może jakby tak poradzić sobie, przetworzyć to, że stracił kogoś tak nagle. Okej, okay, tak o to chodzi. I wtedy nagle wziąć odpowiedzialność przewodniczącego. No duża rola spada. To dużo pracy, szczególnie przez to, że on nigdy nie miał odpowiednio treningu, jak prowadzić klan. Rodzina zawsze skupia się na Ryuseju i Ryuji była po prostu zepchnięta na bok. Traktowana jako plan zapasowy. Ajajaj, niemiło. Wiem, że dużo waszych ludzi myśli, że Ryuji nie pasuje na przewodniczącego. Wszyscy poza wszyscy spodziewali się, że dosięgnie chwały Ryusei. That's not fair. A to było zbyt dużo. To było zbyt dużo do poproszenia od 16-letniego dzieciaka, który wciąż przetwarza w głowie śmierć brata. O Jezu Chryste. To jest chyba niesprawiedliwe, żeby spodziewać się, że Ryuji będzie taki jak stary przewodniczący, szczególnie biorąc pod uwagę, jak Ryusei był jedyny w swoim rodzaju. Myślę, że nikt nie wejdzie na ten poziom, ale dadzą się z resztą. Czuję się winny, przyznając to, ale to jest prawda, że Ryuji jest totalnie doświadczony. Własność klanu? Muszę zobaczyć, co to jest diminished, bo nie każde słowa. A nie lepiej z tego słowa. The clan? Prosperity, czyli... A prosperity to jest chyba dobrobyt, prawda? Prosperity? Ale dobrobyt? Co się z nim stało? Diminished? Został zmniejszony. Odkąd on przyjął rolę przewodniczącego. O! A to ciekawe akurat bardzo. Nawet jeśli... Klan Himura jest moją rodziną. I jestem tutaj tylko przez to, że Ryusei zmienił moje życie. Wspieranie Ryujiego jest najlepszym, co może teraz zrobić, żeby go uczcić. Nawet jeżeli to jest skóra starej Chimery. Nawet jeżeli to jest jakby taka skorupa, czy tam jakaś, nie wiem, osłona starego klanu Himura. I to ostatnie chcę spróbować. Dać się wszystko, żeby mogło znowu świecić. Momoka, możesz się poprosić o przysługę? O co chodzi? Ryuji często jest cicho, ponieważ on nie chce przeszkadzać nikomu z jego problemami. On czuje jakby wymóg noszenia... feels like his... On czuje, że ma taki mus, żeby postawić silną, taki niewzruszony front jako przewodniczący. Oj, nie rusza. Ale w środku on wciąż jest dzieciakiem, który został zmuszony, żeby szybciej dorosnąć. Możecie proszę? Co spędzić z nim czas? Brzmisz jak tata, który się martwi. Jego przyjaciel nie będzie miał znajomych. No chyba. Ale jeżeli to jest...
A jeżeli potrzebuje właśnie takiego swojego ojca, to niech będzie. Ha, no chyba. Ale jeżeli on będzie potrzebował samego ojca, to... Czy ojca, no taki, no postaci ojcowskiej, to nie, nie musi koniecznie ojciec, nie? Taki, że dosłowny ojciec, ale taki, no... Postać, dla której... postać, która będzie dla niego ojcem, to może spełnić dla niego tą rolę. Piero tak, jaki dobry, dobroduszny. Może nie jesteś aż takim lamusem. Szczerze, ten Hirotaka się wydaje być najbardziej w porzo. Stary, w sensie ta Momoka, to ktoś polubi, ktoś nie polubi, a Hirotaka wydaje się być takim poczciwym, poczciwym gościem. Czy to był komplement? Aha, nie martw się, pogadam z Ryujim, będę gadała częściej z Ryujim. Wiesz... to jest zabawne, jak jesteś taki jak tata... Że jesteś takim ojcem dla wielu osób w klanie. Ryusei, Ryuji, nawet Akira. Nie zastąpię Ryuseya i Yuki, ale wciąż chcę dać się wszystko, żeby się o nią troszczyć. Wiem, że ich śmierci szkły bardziej niż cokolwiek. Trzymała to gdzieś w sobie. Po tym jak Ryusei i Yuki odeszli, became more close. Ona się bardziej zamknęła. I'm relieved. Ale teraz ma przyjaciół w swoim wieku. Kogoś, z kim może spędzać czas. Cieszę się, że pomimo wszystkich trudów i tragedii, przeciwko której stanęła, Akira dorosła. No Akira wydaje się być taką spoko babką, jak zresztą widzieliście, może pamiętacie jeszcze z rankingu, ja już nie pamiętam jej tak świetnie, żeby coś więcej o niej opowiedzieć, ale również wydawała się być taka, no taka twarda, spoko babka. Ryusei i Yuki byliby szczęśliwi, żeby to zobaczyć. Teraz chcieli przed śmiercią w końcu. Okej. Okay. Tak. Ryusei i Yuki, nie musicie się martwić o niczym. Zawsze będziemy pilnować Akirę, obiecuję. To była miła kolacja. Cóż, Hirotaka? Czas, żebyś zapłacił za rachunki. Cezar, czy będziesz spłukany? Za bardzo się tym cieszysz, przepraszam. Czy możemy prosić o rachunek? Rachunek? Został już zapłacony. Ha? Tak, osoba nosząca okulary zapłaciła Akirę wychodząc. Mądrze, kioska. Nie ciastkę, tylko Boże, o Jezu, myli mi się już z personą, jak się nazywał ten ziomek? O ten o? A, i musiałbym przypisać chyba, że... chciałem to zrobić. Jak on się nazywać już? Cześćkę. Dobra, mniejsza o to, wracam tutaj. Czy ten jest kelner? Towar dalej chyba. O Jezu, gdzie ten kelner? Yes, the person wearing glasses paid it off on their. Takimi dwoma, to trzeba trzeciego. Och, rozumiem. Powinniśmy byli się tego spodziewać. Ładny głos mam bardzo w ogóle teraz sam sprawę. Klasyczny case. Zawsze zachowuje się, jakby miał to gdzieś, a następnie robi coś takiego za naszymi placami. Robiła to zawsze, kiedyś ze starych czasów. Może, tylko może, to oznacza? Jest mała nadzieja. A wciąż wierzę, że rzeczy mogą się zmienić. Oczywiście, nigdy nie tak samo jak kiedyś, ale może to zamieni się na coś lepszego, nawet lepszego. Któregoś dnia nasz klan będzie raz jeszcze rządził, a my staniemy się bliższymi przyjaciółmi niż kiedykolwiek. Nasza przyszłość jest jasna, jestem tego pewna. To tyle, drodzy państwo. Jak widzicie, czeka nas jeszcze Above the Yellow Spring, które będzie miało no dosłownie premierę, kiedy ja to gram ze 16 godzin, bo grałem to w nocy z piątku na sobotę. Dzisiaj w sobotę to będzie. Jeżeli będziecie sobie oglądać to już jest pewnie po premierze tego odcinka i my obejrzymy go sobie jutro. Tak, zaplanowałem tą lukę, mieliśmy ostatni materiał walentynkowy, teraz mamy to. Nie było ostatnio żadnego nowego fangana, ale wszystko, no nic się nie zmieni, to prawdopodobnie w środę zaczniemy coś nowego. Co? Nie wiem. Coś krótkiego jeszcze, jedna bym sprawał, ale no powoli mi się kończy cierpliwość do czekania na Project Eden's Garden, albo jakąkolwiek datę premiery. Także prawdopodobnie jak nie, to weźmiemy sobie może troszkę dłuższy, gdzieś przynajmniej z jednym rozdziałem, może z dwoma nawet.
jest parę produkcji, które ja bym z chęcią zobaczył, tak jak Antebellum, czy widziałem jeszcze, no jeszcze parę widziałem, nie chcę wam zdradzać wszystkich tytułów, bo chcę was być może czymś zaskoczyć. Tak się co do tego, co tutaj przeżyliśmy. Szczerze powiedziawszy, sama fabuła, jak tej historii pobocznej, nie była dla mnie jakaś szalenie wciągająca, nie było źle, było całkiem ciekawie, bo gdzieś tam zahaczaliśmy o postać, ale widzicie, jaki jest problem takiej historii według mnie? Problem jest to, że kiedy się poznaje, będąc trochę zmęczonym, no to na pewno przyznaję, przepraszam, mea culpa, widzieliście, że być może momentami trochę automatyzacja tłumaczenia wchodziła, ale już naprawdę momentami było takie, Jezu, o czym oni właściwie gadają? Niestety, ale to już pomijając to całkowicie, mam wrażenie, że w takich historiach jest jeden duży minus. Kiedy poznajemy je w takim momencie, to tak, postacie, których nie znamy, opowiadają o postaciach, które ledwo znamy, przez co my nie czujemy jako gracz jakiejś większej więzi. Nie wiem, czy ktoś z was tutaj oglądających czuł jakąś większą więź do postaci... Akiry? Nie mówię, że to jest dla mnie jakaś randomowa, no to pamiętam ją, troszkę z nią spędziliśmy czasu, chwilkę, ale to nie jest na tyle, żeby poznawać jakieś historie poboczne, gdzie w sumie cała historia skupiała się trochę wokół niej. Wokół tego, jak ona w ogóle w tej rodzie tego powstała. Z drugiej strony, fajnie poznać, bo jak będziemy już poznać grę, to mamy trochę większy zarys, kim ona właściwie jest, dlaczego ona jest i tą sensacją internetową, i hitmanem. Ale jakbym miał ocenić, nie ma sensu takie ocenianie, ale powiedzmy, że tutaj pozwolę sobie, żeby zobrazować swoje mieszane uczucia, to dałbym dosłownie 5,5 na 10. Fajnie wykonana. Fajnie zwojsartowana, bardzo ładne arciki, bardzo spójna historia, ale według mnie trochę jest za wcześnie, a jeżeli nie jest trochę za wcześnie, to no jest chaotycznie, jest dużo postaci, a my dostajemy jeszcze więcej tych postaci i jeszcze więcej tego chaosu, chociaż tutaj no akurat mieliśmy niby taką małą półeczkę. Trzy postacie, ten ochroniarz, ten urzający się na wszystkich, ochroniarz i Momoka, no i historia zahaczająca trochę Akirę, trochę o klan. Okej. Nie czuję się zniesmaczony, ale na przykład jakbym miał teraz, w tym momencie posłuchać drugiej talii, to już by mi się nie chciało. Jedna to jest absolutny limit, zobaczymy, o czym będzie jutrzejsza historia. No i cóż, czekam. Heartless Deceit zapowiada się naprawdę okej. Bardzo mi się podoba te dwie różne perspektywy. Dajcie znać, co sądzicie o postaciach. Dla mnie Momoka jak najbardziej plus, ochroniarz na plus i drugi ochroniarz też na plus. W sumie bardzo zacznę do polubienia ekipka na scenkę. Jak już mieliśmy coś mieć, to nie wypali naprawdę tak źle. Dla mnie okej, naprawdę okej. Także jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z takimi materiałami. Prawie wszystkie rompy fanowskie tej są odrywane na tym kanale. W swoim tempie to prawda, aczkolwiek budujemy coraz większą bazę. Z czasem, jak ktoś będzie chciał zobaczyć, to praktycznie wszystkie rompy takie poboczne, bardziej znane, będzie mógł obejrzeć na tym kanale. A już naprawdę niedużo brakuje do fulla. Na pewno Lapsa, na pewno Antebalum, na pewno Brave'a, jeszcze Cowards Paradise, coś takiego. To są takie, powiedzmy, jeszcze takie w miarę znane, a potem już będziemy się brać ewentualnie od czasu do czasu za jakieś takie mniej znane, takie bardziej hermetyczne. Wszystko z mojej strony, jutro widzimy się w kolejnym odcinku, też o godzinie 18 z kolejnej tej historii. A potem środa, coś nowego. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.